dniu 21 maja odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Sesja uroczysta, bowiem jak co roku radni głosowali nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prabuty za rok 2013 oraz nad uchwaleniem absolutorium dla burmistrza miasta i gminy. Skarbnik gminy Elżbieta Wykner i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Tomaszewski przedstawili radnym sprawozdania i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wobec powyższego radni przyjęli jednomyślnie wykonanie budżetu oraz uchwalenie absolutorium dla burmistrza Bogdana Pawłowskiego. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z wystąpienia burmistrza i samego głosowania. Przedstawialiśmy Państwu na wspólnych posiedzeniach komisji. Przypomnę, że wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej przyjęły do akceptującej wiadomości wykonanie budżetu za rok 2013. Krótko go scharakteryzuję. Budżet miasta i gminy Prabuty został uchwalony na sesji Rady Miejskiej 19 grudnia 2012 roku. Uchwałą numer 24/144/2012, który zawiera następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dochody Państwo przyjęliście 19 grudnia 2012 roku na poziomie 35 810 000 zł. Wydatki na poziomie 38 460 000 zł. A więc mieliśmy pomiędzy dochodami a wydatkami pewną nadwyżkę, do czego nas zresztą zobowiązywał wskaźnik indywidualnego zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych. Przychody zostały określone przez Państwa na poziomie 4 820 000, rozchody natomiast na poziomie 2 170 000. Przypomnę, że dochody i przychody stanowią jedną rubrykę, natomiast wydatki i rozchody drugą rubrykę. Po prostu dochody i przychody oraz wydatki i rozchody muszą się bilansować. Tak też dochody i przychody stanowią kwotę 40 630 000 zł. Natomiast wydatki i rozchody stanowiły tę samą kwotę 40 630 000 zł. Na przychody, czyli na kwotę 4 820 000 składały się obligacje, które zostały wyemitowane na kwotę 4,5 miliona złotych oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 320 000 zł. Także i pożyczka, i obligacje dają tę kwotę przychodów 4 800 000 zł. Rozchody natomiast na poziomie 2 170 000 i w rozchodach była spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 370 000 oraz musieliśmy wykupić obligacje na kwotę 1 800 000 zł. W ciągu 2013 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 3 653 000 zł 260 zł. Wydatki zwiększyły się o kwotę 2 270 000 159 zł. Przychody zmniejszyły się natomiast o kwotę 1 383 000 i 101 zł. A to dlatego, że po prostu nie musieliśmy emitować takiej ilości obligacji i brać pożyczki, ponieważ niektóre inwestycje zostały, jak już mówiłem wcześniej, wykonane za kwotę mniejszą, ponieważ po przetargu zwykle ceny były niższe. Zmiany w budżecie były dokonywane 26-krotnie przez Państwa, przez Państwa uchwałami Rady 10 razy, natomiast moim zarządzeniem 16 razy. Zmiany te były podyktowane wzrostem dotacji celowych z Powiatowego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, wzrostem dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych, zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz wprowadzeniem po stronie przychodów wolnych środków. Ostatecznie na koniec roku, czyli na dzień 31 grudnia 2013 roku, dochody były określone na poziomie 39 463 260 zł, wydatki 40 730 159 zł, przychody 3 436 899 zł oraz rozchody 2 170 000. Także jak Państwo widzicie, pozycja rozchody w stosunku do planów była dokładnie taka sama.
tyle, ile planowaliśmy, tyle wydaliśmy. Czyli spłaciliśmy 370 tysięcy pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wykupiliśmy obligacje na kwotę 1 800 tysięcy z wcześniej wyemitowanych. Informuję Państwa, że zadłużenie gminy jest zadłużeniem stabilnym. Na koniec roku nie przekroczyło 30%, także bardzo dobrze. Przychody zostały wydane na kanalizację ulicy Zamkowej, Górnej, Okrężnej, na drogę Laskowice-Szlamowo, chodnik plus skrzyżowanie ulica Rypińska Wojska Polskiego, na budowę PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i między innymi Ornika z tych ważniejszych inwestycji. Natomiast wszystkie inwestycje, które zostały wykonane przez nas w roku 2013, macie Państwo wymienione na stronie 19 sprawozdania i te wydatki inwestycyjne były szczegółowo omawiane przez Panią Skarbnik na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji przed 3 tygodniami. Jak wynika z danych przedstawionych w tabelach sprawozdania, które Państwo otrzymaliście, oświata i wychowanie stanowiły 34%, pomoc społeczna 30%, gospodarka komunalna blisko 10%, administracja 8,7%, transport, łączność 4,6%, rolnictwo i łowiectwo 2,8%, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego 2,5%, obsługa długu publicznego 1,4%, gospodarka mieszkaniowa 1,2%, edukacyjna, opieka wychowawcza, czy ja dobrze pamiętam, że to są Świetlice? Świetlice 1,2%, kultura fizyczna i sport 1%, bezpieczeństwo publiczne 0,6%. Także trzy najważniejsze wydatki w strukturze wydatków to oświata, pomoc społeczna i gospodarka komunalna, co daje, proszę Państwa, ponad 70% wszystkich wydatków budżetowych. I muszę przypominać, że nasz budżet jest budżetem głównie subwencyjno-dotacyjnym i ponad 70% dochodów gminy stanowią subwencje i dotacje oraz zwrot środków unijnych uzyskanych w ramach refundacji z wykonanych inwestycji. Tak naprawdę dochody własne wynikające z podatków, opłat lokalnych to jest ponad 20%. Także jak kiedyś powiedział Pan Burmistrz Dorągowski, tyle samorządności w gminie, ile dochodów własnych. Resztę pieniędzy, subwencji, dotacji wydajemy na zadania głównie zlecone, to jest właśnie na oświatę, na opiekę społeczną, na zadania zlecone przez Państwo, na administrację, a na stypendia A20, dożywianie dzieci A20, tam parę procent, to jest to, co możemy wydać na to, co stanowi, co stanowi na przykład remont chodników, budowa dróg czy remonty cząstkowe. Mam 14 roku, w sprawie udzielenia asystentowi funduszy odpowiedniego programu. Na podstawie przepisów prawnych uchwala się, co następuje. Charakter numer 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta i gminy Prawuty za 2013 rok, ze sprawozdaniem finansowym, z opinią regionalnej izby obrachunkowej i także po sprawozdaniu wykonania budżetu miasta i gminy Prawuty za 2013 rok, z informacją o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Prawuty na dzień 31 grudnia 2013 roku, ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prawutach, udziela się absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Prawuty za rok 2013. Paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do treści projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Prawuty panu Bogdanowi Pawłowskiemu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosowania? Również nie widzę. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, najpierw chciałbym Państwu podziękować jednomyślności udzielenia absolutorium panu burmistrzowi. Panie burmistrzu, panu gratuluję.
ta jednomyślność to bodajże księga pamięci, już że stara się Pan ze swoimi pracownikami zaplanowany budżet wykonać tak, jak to było zatwierdzone przez Radę. Udaje to się Panu. Mam nadzieję, że będzie to w dalszej Pana pracy tak samo funkcjonowało, jak na dzień dzisiejszy. Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, no i dalszego tak wykonywania budżetu, jak do tej pory. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Minęła godzina 19, a zatem jak przystało na dobry rock'n'rollowy koncert z półgodzinnym opóźnieniem, witam Państwa na stadionie przy ulicy Polnej. Dni Prabud 2014 są już faktem. Kilka słów na ten temat. Po pierwsze, pierwszy raz w historii Prabud, Dni Prabud zostały stworzone przez Was. A to za sprawą drugiego forum kulturalnego, w którym część z Państwa uczestniczyła i tam właśnie powstała idea trzydniowych obchodów Dni Prabud i tego, jak one będą wyglądać. Dlatego mamy w tym roku, w roku 2014, trzy odsłony. Trzy różne odsłony. Zaczynamy dniem reggae, chociaż dzisiaj muzyka reggae to pojęcie bardzo pojemne. Jutro turniej rycerski, a właściwie festiwal średniowieczny. Dobrze Państwu znany, przenosimy się pod naszą prabudzką katedrę. Już o 9 rano startujemy. Tam spędzimy parę ładnych godzin z rycerzami, z zaproszonymi gośćmi, którzy pokażą życie średniowieczne. I wracamy na stadion przy ulicy Polnej, znowu tutaj na naszą estradę o godzinie 19.30. I do godziny drugiej będziemy się bawić przy muzyce dance, czy jak kto woli disco polo. Więc dla każdego coś miłego. Myślę, że i taki gatunek znajdzie swoich odbiorców w prabutach. A kończymy reminiscencją z Liwa Cup z zeszłego roku, z września. Jak dobrze Państwo pamiętają, nasz mini festiwal hip-hopowy cieszył się tak dużym powodzeniem, że postanowiliśmy właśnie trzeci dzień Dni Prabud tegorocznych poświęcić temu gatunkowi, więc przywitamy na naszej estradzie gwiazdy hip-hopu i w ten sposób zakończymy Dni Prabud. Dni Prabud 2014 to już historia. W tym roku prabucianie bawili się na trzydniowej imprezie zorganizowanej przez Prabudzkie Centrum Kultury i Sportu w dniach 23-25 maja. Tym razem to właśnie mieszkańcy naszego miasta uczestniczący w forum kulturalnym na jesieni 2013 roku wybrali formę Święta Prabud. Zwyciężyła formuła trzydniowa z blokami tematycznymi i tak w dniu pierwszym w gorącym słońcu bawiliśmy się przy muzyce reggae. Niełaskawa pogoda zaskoczyła kolejnego dnia miłośników nurtu dance, ale ich gorące serca i oddanie gatunku zwyciężyły i pod sceną w ulewie o dziwo dobrze bawiło się ponad 150 osób. Na szczęście ostatniego dnia słońce powróciło do naszego miasta i blok poświęcony hip-hopowi zgromadził ponownie bardzo dużo młodszych tym razem ludzi. Dla tych, którzy byli i dla tych, których na dniach Prabud zabrakło, już teraz krótka relacja. Jeśli jednak płynie wąt, jesteś moim marzeniem i ze mną koń. Jak ja do ciebie, tak ty do mnie wąt. Ile się przeżyło, czego nigdy nie było. Za oczami się kryło to, co w sercu ciążyło. Dla siebie spalam się, dla wartości, nie dla zmysłu. To jedno. Tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. In the old life, the moment's gone. After story, I've never been told. So now, bang, 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 z daleka swe kciuki. Nie podnoś górę rąk, pulsuj muzyki. Bang, 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 z daleka swe strzały. Nie podnoś górę rąk, pulsuj gitary. Bang, 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 z daleka swe kciuki. Nie podnoś górę rąk, pulsuj muzyki.
zamykam oczy i znikam. Zostawiam za sobą cały świat, tylko co wtedy tle zmykam. Nie mam nie dla nikogo, odlatuję sam. Zamykam oczy i znikam. Zostawiam za sobą cały świat, tylko co wtedy tle zmykam. Nie mam nie dla nikogo. Niesamowita historia, wielka miłość szalona jak ty. Kusi mnie, oh, bawi mnie jak Kalifornia. I know what you can feel. Wakacyjna miłość, oh, tak, wakacyjny chłopak zaczarowuj się. Wakacyjny romans, oh, okay. Kiedy obserwuję blisko, czerpię się w sosę. Na których możesz rośnie, za nas ołoże. To widzę, że od kiedy odszedł na świetny ludzie. Nic tak na dobre nie proszę się o Polskę. Całą tę Polskę pobrał zły kierunek. Podle się, bo co dzień więc nie rozumie. I polkotuję, bez tej mowy syry. Taką seksualną mogę rodem z MTV. Dokładnie 24 maja od samego rana na placu przy Prabuckiej Konkatedrze ponownie rozbili się rycerze, aby cały dzień bawić siebie, ale przede wszystkim prabucian atrakcjami codziennego życia średniowiecznego. Tym razem organizatorzy Festiwalu Kultury Średniowiecznej postanowili rozszerzyć imprezę o pokazy rzemiosła średniowiecznego i rękodzieła, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem odwiedzających. Przedstawiamy Państwu relacje z tej imprezy. Ale mogą się zrewanżować. Reprezentanci Warmii i Mazur w walkach rycerskich, Ślepowron i Smoczek, Bractwo Rycerskie z Olsztynka oraz Komturia Nidzicka. Czy się odgryzą, czy pokażą? A zobaczcie, Markus trzyma tarczą smoczka i okłada w plecy Krasowskiego ślepą kurę z Olsztynka, który znowu trzyma prawie w klinczu Kozjego, zwycięzcę dzisiejszego turnieju. Panowie układają się niemiłosiernie, choć też się klinczują i nawzajem okładają. Smoczek utracił broń, ale nie przeszkadza mu to w walce. A może było to świadome pojawienie się dzięki temu na tyłach przeciwnika. A jak walka? Walka jeszcze trwa. Klepsydra pokazuje, że jeszcze wszystko się może zdarzyć. I z półobrotu Markus. I koniec! I brawa! I koniec! I brawa! Od porabut! Bo oto skończyła się druga walka grupowa duetów rycerskich. W środę 28 maja w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia roku akademickiego dla słuchaczy Prabuckiego Uniwersytetu III wieku. Początkowo impreza miała się odbyć na popularnych prabuckich młynach, a towarzyszyć jej miał wykład plenerowy. Niestety bardzo zła aura i przenikające zimno zmusiły organizatorów do przeniesienia uroczystości do budynku centrum. Uniwersytet w roku 2013-2014 spotykał się aż 31 razy. Słuchacze korzystali z wycieczek, wykładów, spotkań z osobistościami świata polityki, ciekawymi ludźmi. Kolejny rok akademicki rusza już w październiku i zachęcamy potencjalnych nowych członków uniwersytetu do zapisania się w poczet jego słuchaczy. Witam Państwa na corocznym, tradycyjnym już naszym zakończeniu roku akademickiego Uniwersytetu III wieku w Prabutach. Bardzo dziękuję, że zaszczycili nas Państwo swoją obecnością. No i tak jak powiedziałem, ta pogoda jest niestety taka, że już ogrodników mamy jakby za, a ciągle jednak zimno. Zimno z tego też powodu zdecydowaliśmy, że nie będziemy Państwa zabierać na ostatni kończący wykład na prabuckie młyny, gdzie pan Dariusz Przechadzki miał nam opowiedzieć o historii tego miejsca. Tylko zostaniemy tutaj, mam nadzieję, że tu jest w miarę ciepło i będziemy mogli godnie uczcić to zakończenie roku akademickiego. Natomiast obiecuję Państwu, że ten wykład przełożymy na, myślę, koniec września. Wrzesień ostatnimi laty gwarantuje nam dobrą pogodę i myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawa atrakcja. Pani Przewodnicząca,
Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę wziąć dzisiaj udział w podsumowaniu działalności kolejnej już edycji kolejnego roku akademickiego 2013-2014. Jak Pan Dyrektor powiedział, pogoda nam dzisiaj nie sprzyja, dlatego w związku z głosami pojawiającymi się z sali podjęliśmy wspólnie decyzję, że Państwo nie będziecie uczestniczyć w wyjeździe na młyny, do lasu. Jest po prostu zimno. W trosce o Państwa zdrowie przełożymy ten wykład, jak Pan Dyrektor powiedział, na termin wrześniowy. Ja bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku za zaangażowanie. Zawsze można na Państwa liczyć. Przychodzicie Państwo na wykłady, przychodzicie Państwo też na spotkania z politykami. Zawsze jesteście obecni na terenie naszego miasta. I za to wszystko chciałbym Państwu bardzo gorąco podziękować. Ja życzyłbym sobie, żeby wielu młodych ludzi, 18, 20, 30-letnich, brało przykład z Państwa, z Waszej aktywności. Zawsze wychodziliśmy z założenia, że należy o seniorów, a ja nie lubię w zasadzie tego słowa, ja lubię tych, którzy mają swoją aktywność zawodową za sobą. Tych, którzy są po 40, bo wy należycie do tych po 40, tak jak ja. Że trzeba tych ludzi szanować, tych ludzi, tymi ludźmi się zajmować, organizować im również czas w naszym mieście. Taka idea nam wszystkim tutaj przyświeca. Ponieważ ja wielokrotnie mówiłem o tym, również na spotkaniach, na które byłem proszony do Związku Emerytów i Rencistów, na spotkania, które organizował zarząd z panem Piwarskim na czele, mówiłem o tym, że Państwo macie aktywność zawodową za sobą, ale przecież Państwo pracowaliście całe życie dla dobra mieszkańców miasta, dla dobra tego miasta. I dlatego, bez względu na to, czy ktoś pracował w przedszkolu, czy w hydrosterze, czy wykonywał inne zajęcia, to należy mu się szacunek i trzeba teraz o tych ludziach pamiętać, którzy tworzyli tą rzeczywistość powojenną naszego miasta, naszej gminy. Dlatego jeszcze raz składam Państwu serdeczne podziękowania za ten cały rok akademicki. No i oznaką naszego szacunku jest to spotkanie i wręczamy dzisiaj Państwu kolejne certyfikaty ukończenia kolejnego roku akademickiego 2013-2014. I już zupełnie na koniec chciałbym też podziękować Pani Rodzi bardzo.